Szanowni Państwo, drodzy goście, trudno nie poddać się wzruszeniu, stając w tym miejscu, w tej pięknej świątyni, z której wznosiły się ku niebu modlitwy wrocławskich Żydów, w której brzmiały słowa po hebrajsku, niemiecku, w jidysz i po polsku. Na podwórku której bywało gwarno od śmiechu dzieci, a potem śmiertelne cicho po wywózce ostatnich Żydów na zagładę. W odnowionej synagodze pod Białym Bocianem. Spotykamy się tutaj, by przywrócić naszemu miastu raz na zawsze jego żydowskie serce. Zapytałem kiedyś Jurka Kichlera, dlaczego wrocławska gmina żydowska jest tak niewielka. Odpowiedział: jest nas więcej, ale wielu wciąż boi się przyznać. Wówczas zacząłem marzyć o odbudowie tej synagogi, synagogi pod Białym Bocianem. Wielu wciąż boi się przyznać. Mój Boże, jak okropne są wapory antysemityzmu. Mój Boże, także tutaj, w moim mieście. Przepraszam, przepraszam. Opowiedziałem we wstępie do katalogu otwieranej dziś wystawy o pewnej wrocławiance, która wyjechała stąd w 1968 roku. Urodziła się tutaj kilka lat po wojnie. Tutaj zrobiła maturę. Tutaj czytała polskie wiersze. Z jej klasy, z żydowskiego liceum, wyjechało 35 osób. Klasa liczyła 36 osób. Czy państwo polskie nie powinno powiedzieć do wszystkich emigrantów 68 roku: wracajcie, tu jest wasz dom? 850 lat żydowskiej historii miasta nie jest zamkniętą księgą. Otwieramy jej kolejny rozdział, traktując dziedzictwo żydowskiego Wrocławia za część naszej zbiorowej tożsamości i kultury, wspólnej dla wszystkich Wrocławia. Zrealizowaliśmy marzenie. Odbudowaliśmy synagogę. Odzyskaliśmy historię. Historię i prawdę. Zwracamy to miejsce ofiarom Holokaustu, rozrzuconym po świecie żydowskim uciekinierom przed nazizmem, wygnańcom 68 roku. Dziękuję za to wszystkim odważnym marzycielom, Żydom, Polakom, Norwegom, Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP i jego wrocławskiemu oddziałowi, miastu Wrocław, wrocławskim podatnikom i przede wszystkim głównemu darczyńcy, Królestwu Norwegii, architektom, inżynierom i budowlańcom, konserwatorom i sztukatorom. Dziękuję Fundacji Bente Kahl. Bente Kahl, Norweszka, Żydówka, wrocławianka. Artystka, której pasja i oddanie pięknym snom udzieliły się nam wszystkim. Synagoga pod Białym Bocianem. Świątynia judaizmu. Serce gminy żydowskiej. Centrum kultury i edukacji żydowskiej. Miejsce spotkań, nie tylko Żydów, na skrzyżowaniu ścieżek dzielnicy wzajemnego szacunku, serce otwartego, tolerancyjnego Wrocławia.